1910 roku faktycznie skończyła się historia wolnej Korei. O ile już od kilkunastu lat wcześniej Korea była faktycznie w większym lub mniejszym stopniu japońskim protektoratem, tak w 1910 Japończycy oficjalnie znieśli jakiekolwiek charakterystyczne cechy odrębności tego państwa i uczynili z niego swoją kolonią. Okres ten sami Japończycy określają tak zwaną epoką miecza, podczas której prowadzono z jednej strony brutalną kolonizację oraz wynaradawianie Koreańczyków, z drugiej strony bardzo szybki proces unowocześniania państwa, które bardzo mocno trwało jeszcze w starych, zgoła feudalnych klimatach. Te 25 lat od 1900, przepraszam, 35 lat od 1910 do 1945 roku miało swoje różne formy. Od tego pierwszego, najbardziej brutalnego, po stopniowe, ale takie nieśmiałe dawanie Koreańczykom pewnej autonomii. Ale była to autonomia, która miała swoją cenę w postaci wymuszenia na Koreańczykach uznania dominującej roli Japończyków i Japonii, na co wielu Koreańczyków się nie godziło. W efekcie czego jedynie ci Koreańczycy, którzy godzili się na dominację Japończyków, byli dopuszczeni na przykład do wyższej edukacji i do jakichkolwiek stanowisk w administracji, co miało mieć później swoje konsekwencje. Kiedy w 1945 stało się jasne, że Japonia przegrała wojnę i trzeba będzie wycofać się z Korei, sami Koreańczycy przeprowadzili bardzo szybko i sprawnie proces przejęcia kontroli nad swoim terytorium. Stworzona przez polityków wszystkich właściwie opcji sieć tak zwanych komitetów ludowych objęła w krótkim czasie całą Koreę i miała być podstawą pod zbudowanie demokratycznego państwa obejmującego mniej więcej cały obszar Korei sprzed okupacji japońskiej. Niestety planom tym położyły kres plany wielkich mocarstw, które zdecydowały się podzielić Koreę na dwie strefy wpływów. Północną pod kontrolą Związku Radzieckiego oraz południową pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Pierwszy okres tego podziału może być dość ciekawy, zwłaszcza z naszego punktu widzenia, bowiem to właśnie Korea Północna była wtedy tym krajem, właściwie tą częścią kraju, który rozwijał się o wiele szybciej. Rosjanie zachowali sieć komitetów ludowych stopniowo i powoli, wprowadzając tam swoich ludzi, ale nie robiąc tego w sposób brutalny. Zachowano sporą dozę wolności słowa oraz działalność partii politycznych. Przeprowadzono sprawnie proces reformy rolnej, dzięki czemu zlikwidowano do końca pozostałości feudalizmu i stworzono podstawy pod nowoczesne rolnictwo. Wprowadzono także pewne reformy socjalne, takie jak choćby zakaz pracy dla dzieci, 8-godzinny dzień pracy oraz rozpoczęto rozbudowę przemysłu. Wszystko to sprawiło, że to Korea Północna w oczach wielu była tym krajem, który będzie centrum przyszłej i nieodległej, bo zakładano, że reunifikacja obu części Korei ma nastąpić w przeciągu 5 lat nowego państwa. Ponieważ w Korei Południowej nie działo się za dobrze. Kiedy weszli tam Amerykanie, nie byli oni za bardzo zorientowani w ogóle, gdzie wchodzą i co, jak, po co. W związku z czym oparli się na dawnej kolonialnej elicie złożonej po części z Japończyków, a z drugiej części z ludzi przez Japończyków wypromowanych. Natychmiast zlikwidowali sieć komitetów ludowych, co wywołało bardzo dużą niechęć u Koreańczyków, którzy postrzegali te komitety jako swoją tak naprawdę realną reprezentację, a dalsze kroki Amerykanów doprowadziły wręcz do wybuchu w niektórych częściach Korei Południowej powstania antyamerykańskiego. Polityka Yankeesów była nie tylko krótkowzroczna i niezbyt przemyślana, ale tak naprawdę nie dawała Koreańczykom Południowym żadnych realnych perspektyw. Nie przeprowadzono tam na przykład na szeroką skalę reformy rolnej. Jedynie ziemie, które należały do bezpośrednio Japończyków, zdecydowano się częściowo rozparcelować pomiędzy chłopów. A pamiętajmy, że to właśnie Korea Południowa była tą częścią Korei, która była skupiona na rolnictwie. Utworzone przez Amerykanów władze były tak naprawdę władzami, które mają opartymi w dużej mierze o wojsko amerykańskie, zaś ich
reprezentacja polityczna, tak zwana Partia Demokratów, była partią, którą tworzyli często ludzie rzeczywiście o poglądach demokratycznych, ale ludzie, którzy większą część życia spędzili często w Stanach Zjednoczonych i po prostu nie mieli za dobrze pojęcia, orientacji o tym, co się dzieje w samej Korei. W odróżnieniu od tego, co działo się na północy, zrezygnowano także z prowadzenia poważniejszych reform socjalnych, a co miało się okazać szczególnie tragiczne w skutkach, Amerykanie nie przykładali się także szczególnie do rozbudowy armii południowej Korei. Oficerowie, którzy zostali przydzieleni do szkolenia i trenowania żołnierzy południowo-koreańskich, otrzymali wręcz instrukcję, aby nie przykładali się za bardzo do roboty, bo Korea Południowa nie jest dla Stanów Zjednoczonych państwem istotnym. Uważano wówczas taki kraj graniczny Japonię, natomiast już takie kraje jak Chiny, Tajwan czy Korea Południowa nie były postrzegane przez Amerykanów jako realne strefy swojego wpływu oraz obszary, które można by obronić w razie inwazji. To wszystko sprawiło, że rosnący na północy w siłę reżim komunistyczny, który stopniowo ograniczał wszystkie początkowo tam istniejące swobody i tworzył państwo według najlepszych stalinowskich wzorców na czele z Kim Il-sungiem, tak naprawdę bardzo szybko doszedł do wniosku, że zajęcie Korei Południowej siłą jest realne. Stalin początkowo patrzył na to sceptycznie. Bał się konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, do którego w przypadku takiej wojny mogłoby dojść. Jednakże z pomocą Kimowi przyszli sami Amerykanie, którzy jasno deklarowali, i to w oficjalnych komunikatach, że nie są w stanie pomóc Korei Południowej. Swoje zrobiły także uspokajające raporty CIA, które zupełnie nie miało rozeznania na północy i na przykład podawało, że armia Korei Północnej liczy około 30 tysięcy żołnierzy, więc słaba i pozbawiona co prawda ciężkiego sprzętu 80-tysięczna armia Korei Południowej bez problemu wystarczy do jej obrony. Prawda była taka, że armia Korei Północnej liczyła około 140 tysięcy żołnierzy gotowych do natychmiastowej akcji, wyposażonych bardzo dobrze przez Sowietów w artylerię, nowoczesną broń pancerną i lotnictwo. Kiedy więc 25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej przekroczyły granicę pomiędzy obydwoma państwami, napotkały bardzo słaby opór. Wojska Korei Południowej nie były w stanie stawić czoła nowocześnie uzbrojonej armii. Dodatkowo cały atak został dobrze zaplanowany przez sowieckich fachowców, którzy wyrzucili do kosza plany stworzone przez Kima i napisali całą operację od nowa wedle najlepszych wzorców Blitzkriegu. Atak był morderczo skuteczny i doprowadził w krótkim czasie do rozbicia większości sił Korei Południowej, zajęcia większości terytorium kraju i zepchnięcia wszystkich wojsk koreańskich na południe. Klęska właściwie wydawała się oczywista i Kim był pewien, że nawet jakakolwiek pomoc dodatkowa ze strony Chin czy Związku Radzieckiego nie będzie potrzebna i że on już za chwilę zjednoczy cały kraj. Kiedy więc pod koniec czerwca ONZ uznało, że nastąpiła niesprowokowana agresja i zdecydowało się o wysłaniu sił ONZ celem powstrzymania Korei Północnej, wydawało się to musztardą po obiedzie. Mimo zgłoszenia akcesu przez ponad 30 państw do koalicji, która miała zatrzymać Koreę Północną, to Kim był pewien, że do tego czasu wojnę zakończy. Wojska sprzymierzonych, skupione w tym czasie na wąskim worku wokół miasta Busan, wydawały się skazane na porażkę. I chociaż w pewnym momencie udało im się sformować linię obrony, której wyczerpane już walką nieco wojska Korei Północnej nie były w stanie natychmiast forsować, to Kim był pewien, że zebranie większych sił zakończy tę wojnę. Jednakże alianci mieli inny plan, którego twórcą był generał Douglas MacArthur. Założył on, że nie ma sensu bić się pod Busan, ale należy wykonać głęboki desant na tyłach wroga. Jego celem było Incheon. Wykonanie tutaj desantu siłami Marines miało doprowadzić do opanowania tego portu, a następnie uchwycenia przez Amerykanów lotniska Gimpo, położonego niedaleko, z którego mogłyby swobodnie operować amerykańskie samoloty. Kolejnym celem miał być Seul, stolica Korei Południowej, co w efekcie miało doprowadzić do odcięcia wojsk koreańskich walczących na południu Korei
a w dalszej perspektywie stworzyć nawet bazę do uderzenia na północ. Taki był plan. Plan zresztą, jak się okazało, który wypalił praktycznie w 100%. Ale czy uda nam się to powtórzyć? Możemy się przekonać o tym, grając w grę Korea 1950, którą Tease opublikował w 27 numerze swojego magazynu. I zdaniem wielu jest to jedna z lepszych gier wydanych w systemie Bitwy II Wojny Światowej. Była to gra już wtedy mniejsza od tego, co wydawano standardowo w tym systemie, czyli tych dużych gier rozgrywanych na dużych planszach z dużą ilością żetonów, a zarazem pierwsze chyba w historii TIS-u, poprawcie mnie jeżeli się mylę, sięgnięcie do epoki po II Wojnie Światowej. Scenariusz ten uważam za bardzo ciekawy. Wykorzystuje on szereg elementów charakterystycznych dla tego systemu, jak choćby jednostki morskie, jednostki lotnicze, desanty morskie, desanty powietrzne. Walczymy w terenie z jednej strony dość czystym, ale jeżeli zaczniemy się bardziej wgryzać, to im dalej, tym więcej lasów, tym więcej gór i generalnie wszystkiego, co komplikuje życie każdemu atakującemu i pomaga obrońcy. Gra posiada dwa scenariusze. Pierwszy przedstawiający desant wojsk alianckich pod Incheon i drugi przedstawiający uderzenie na Seul. W tym materiale chciałbym zacząć od scenariusza pierwszego, natomiast jak daleko z nim pójdę, to jest kwestią otwartą. Wszystko będzie zależało od tego, jak rozgrywka się potoczy i w którym momencie będzie warto sens ją zakończyć. Rozgrywka zaczyna się 15 września w drugim etapie tego dnia. Niestety na planszy nie ma to etapów, co jest moim zdaniem pewnym niedociągnięciem, ale wtedy to niestety było jeszcze standardem, że rzadko kiedy na planszach drukowano to etapów. Dzisiaj to już jest na szczęście standard, ale wtedy niestety jeszcze nie. I w tymże etapie gracz aliancki dokonuje właśnie desantu pod Incheon. Może też wykorzystać dość duże i silne lotnictwo. Początkowo sprzymierzeni mają pewną przewagę wynikającą właśnie ze wsparcia lotnictwa, okrętów i tak dalej. Natomiast w kolejnych dniach nadciągają na pole bitwy kolejne siły Korei Północnej, które mogą zmienić całą sytuację i sprawić, że pomimo wyładowywania kolejnych wojsk przez wojska sprzymierzonych, opanowanie Seulu wcale nie będzie takie proste, jakby się mogło wydawać. Ważnym elementem w tej grze jest to, że nie rzucamy tutaj na pogodę, więc lotnictwo możemy sobie używać ile tylko chcemy, bez obaw, że pojawi się nam problem z pogodą. Amerykanie mają do dyspozycji na początku wyłącznie jednostki Marines, które zaczynają na barkach desantowych, natomiast po opanowaniu portów Incheon mogą wyładowywać tu kolejne jednostki, których ilość i dostępność jest określona na torze posiłków. Przed rozpoczęciem rozgrywki gracz amerykański może przeprowadzić łącznie 6 nalotów bombowych na cele, więc rozgramy to teraz. Zaczynamy tutaj. 4 to jest jedno trafienie, czyli jedna koreańska kompania otrzymuje traci jeden punkt. To jest kompania 1. Następnie tu. 4, mamy minus 2 za miasto, czyli 1, czyli 3, 226 otrzymuje jedną stratę. Teraz tu 4, czyli druga kompania, jedna strata. Następnie tu 2, czyli 2, 22 otrzymuje jedną stratę. Teraz tu 1 bez efektu i tutaj 3, 1 bez efektu. Więc to były bombardowania przed rozpoczęciem gry. Teraz możemy tak naprawdę dopiero rozpocząć zasadniczą rozgrywkę. Jako że nie rzucamy tutaj na pogodę, mogę spokojnie wykorzystać posiadane przez siebie lotnictwo. Poza wspomnianymi wcześniej bombowcami mam także lotnictwo szturmowe, które stacjonuje tutaj na lotniskowcu Boxer i są to dwie jednostki lotnictwa szturmowego, które mogę wykorzystać.
Tyle, że ja bym chciał je wykorzystać przede wszystkim do wsparcia desantów, ponieważ zależy mi, żeby tutaj opanować ten Incheon jak najszybciej się da, w związku z czym raczej bym chciał je wykorzystać, te samoloty, aby móc zaatakować, żeby te jednostki podczas, kiedy moi Marines będą tutaj desantować. Zaczynam więc od bombowców, które wykonują swoje, można powiedzieć, drugą serię nalotów. Najpierw tutaj 2, czyli 1, tu nie ma żadnego terenu, więc trafiliśmy tę pierwszą kompanię albo działka. Działka. No dobra, niech będą, że działka teraz. Teraz tu. 5, czyli trafiliśmy. Tu jest 3226. Teraz tutaj 4, czyli trafiliśmy. Tu nie trafiliśmy. Tu trafiony 2226. I tu 5155 trafiony. Więc to by były naloty bombowe. Więc tak. Ta jednostka wykona nawałę artyleryjską na to pole, czyli strzelam z szóstki i sześć. Sześć, siła obrońców tutaj jest 1, 2 i zadałem im dwie straty. No to super, czyli 25 i 1 ponoszą jedną stratę. Co z nich jeszcze zostanie w ogóle? Zaraz zobaczymy. 25, ale zostało całkowicie zniszczone. I teraz D2 grupy, czyli łącznie 12 punktów siły, ostrzelają to pole. Zobaczmy, czy teraz mi się uda ponowić ten sukces, bo strzelam z 12, tylko że tutaj jest miasto, więc minus 2. 6 minus 2, czyli 4. Siła strzelającego 12, a siła obrońcy tutaj wynosi 3,26, czyli 3 i 1,918, 5, czyli 8, czyli siła ostrzeliwanej jednostki 5,9, siła strzelającego 11,12 i minus 2, czyli 4, czyli 2 punkty, czyli każda z tych jednostek ponosi jedną stratę. 1,918. I 3226. Ok, więc to by było na mój ostrzał artyleryjski i teraz mogę dopiero przeprowadzić desant. Więc tak. Te dwa bataliony i ten zdesantują się na to pole. Mam tu łącznie 15, tyle że tak, każdy z nich ma 5, ale że jest to desant, to ich siła jest dzielona o 1/4. Czyli każdy z nich faktycznie posiada 2 punkty siły. Bo zaokrąglamy w takich sytuacjach w ogóle, czyli 2 punkty siły, czyli łącznie tutaj 6 przeciwko 1, czyli 6 do 1. Wykonujemy rzut kością i ostrzegamy walkę. Wow! Piękny rzut. 6 do 1 i 3 to jest B3, czyli ta japońska, koreańska kompania wycofuje się 1, 2, 3. Ja dalszego pościgu niestety nie mogę wykonać, bo tutaj jest wróg, ale i tak się udało. Zobaczmy teraz, jakie ponieśli straty. Mieliśmy siłę ataku 6 i 3. No proszę, dobre rzuty dalej. Jedynka, jeden punkt strat. Czyli to była pierwsza kompania. Ona ponosi jedną stratę. Czyli została unicestwiona. To był dobry moment, motyw.
I teraz atakujemy tutaj to pole i tu będzie trudniej, dlatego tutaj chciałbym też wykorzystać moje jednostki lotnictwa szturmowego, aby wesprzeć ten desant. Zobaczymy, czy to mi się uda. Po pierwsze, mam tutaj amfibię, więc mogę wykonać walkę ogniową. Moja amfibia ma siłę ognia 2 przeciwko obronie 2, czyli 0 i minus 2 za miasto, czyli strzelam z siłą minus 2 raz, 4, no to chyba chybiłem. Tak, trójkę bym potrzebował, było blisko. I Koreańczycy strzelają z 2, minus 3, czyli z minus 1, 5 przy minus 1, też byli blisko, ale spudłowali. Więc to by była walka ogniowa, teraz możemy rozstrzygnąć walkę normalną. Więc mam tutaj łącznie 6 i amfibie z pierwszej dywizji Marines. Mają też 5, czyli mam tutaj łącznie 8 i te dwie jednostki lotnictwa szturmowego, one mają po 5, czyli mam łącznie 18 na... Dwa i dwa, czyli 4. Czyli 18 na 4 to będzie 4 do 1, 3 do 1, 2 do 1 za miasto, więc mamy 2 do 1. Zobaczmy. No, trzecia trójka pod rząd. Jestem pod wrażeniem. B2. Czyli Koreańcy również się stąd muszą wycofać. 1 i 2. Amerykanie tu wchodzą i wykonują od razu pościg. I teraz straty. Amerykanie mieli 16 i 1, 2 za miasto, czyli wiesz, 60 straty Koreańczyków. 9 oznacza to jedną stratę. Aha, ta artyleria powinna ponieść jeszcze dwie straty, ponieważ wycofała się o dwa pola. To była artyleria 1918, więc ona ponosi dwie straty, a zatem została zniszczona. I teraz wyrzuciłem 9, co oznacza dodatkowo jedną stratę po walce, dlatego pułk batalionu. I teraz straty amerykańskie. Kończycy mieli 4 i plus 2, czyli wiesz, 11-16, 8 przy 11-15, 1 punkt siły dla pierwszego pułku Marines. Ok. I to by zamykało fazę desantu morskiego amerykańskich jednostek. Te barki desantowe wracają na transportowce. Przechodzimy do amerykańskiej fazy ruchu. Musimy pamiętać, że Amerykanie posiadają tylko połowę punktów ruchu, jako że się zdesantowali, co ogranicza nam swobodę ruchu. Więc tu mamy drogę boczną, a ten pułk ma ile? Czy on nie ma bodajże już tylko jednego punktu siły? Tak, on ma jeden punkt siły, co oznacza, że on już nie ma strefy kontroli. Czyli mógłbym nawet spróbować robić tak. 1, 2, 1, 2, 1. 1,5, 2,5, następnie tu, 1, 2 i w ten sposób. No, zobaczymy, czy to mi się uda, co sobie zaplanowałem, ale myślę, że ma szansę. Więc to byłby cały ruch wojsk amerykańskich. Koreańczycy nie mają możliwości tutaj przeprowadzenia żadnego kontrataku, więc wykonujemy ataki amerykańskie. Najpierw tutaj. Te dwa bataliony, one mają łącznie 9 punktów siły przeciwko tym Koreańczykom. Koreańczycy mają tutaj łącznie 1 i 3, 22, 5, czyli 2 do 1, 1 do 1, 1 do 2. No, będzie ciężko, bo nie mamy żadnych samolotów wsparcia. Wykorzystałem je całkowicie do wsparcia desantu, więc 1 do 2. Takiego szczęścia w kościach, żeby same trójki ciągle wyrzucać, to wiadomo, że nie będzie, więc 7 przy 1 do 2 to jest A1. Amerykanie się cofają i
Teraz rzut na straty. Straty koreańskie 7, no to raczej będzie bez strat. Tak, straty amerykańskie 6. Mieliśmy 4, 5 i plus 2, jedna strata u Amerykanów. Ryzykowałem, ale czasami się to opłaca, czasami nie. Gdyby mi się udało, to byłoby fajnie. Teraz tutaj. Tu mam cały piąty pułk Marines, czyli 15. Amfibie 5, czyli 20. 20 na 1, czyli 10 do 1. Czyste, bez modyfikatorów terenowych. 10 do 1 i 9 to jest B2. Nie mają jak się wycofać, bo tutaj nie mogą się nawet wycofać, bo tu jest, myślę, że widać, że tutaj nie ma granicy lądowej, więc muszą ponieść dwie straty, czyli ten 3-3-226 jest eliminowany. Rzucę tylko na straty Amerykanów, które mogli ewentualnie ponieść. 10 i mieliśmy siłę 1 obrońcy, więc bez strat mimo wszystko. Amerykanie mogą zająć to pole. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ataki wojsk amerykańskich. Zaopatrzenie mamy z portu, więc jest git. I teraz Koreańczycy. Koreańczycy mają wpisane w zasadach, że 15 września w drugim etapie jednostki Korei Północnej mogą wykorzystać tylko jeden punkt ruchu. Krótko mówiąc, nie poszalejemy. Możemy zatem rozpocząć rozgrywkę. I tak, przed rozpoczęciem samej gry gracz dowodzący siłami amerykańskimi może wykonać naloty z całym swoim lotnictwem bombowym na cele przeciwnika. Tych jednostek tutaj nawet w tym momencie fizycznie nie ma. One pojawią się dopiero w fazie desantu, w pierwszym etapie gry, więc na razie mogę sobie te pola spokojnie tutaj też bombardować. A więc zaczynamy. Tutaj 2, tu jest teren czysty, więc trafiłem tą artylerię i jej zabieram jeden punkt siły. 25 art. No, zniszczenie tej artylerii byłoby cenne, biorąc pod uwagę, że ona potem może mój desant ostrzelać. Następnie tutaj, drugie bombardowanie, 6. O, 6 minus 1, bo tu jest miejscowość, czyli 5. Czyli mam piątkę przy ataku lotnictwa bombowego. To jest 25%, czyli 1/4, a tu mam 9, czyli 2 punkty siły, czyli 1,918. Traci jeden punkt i 3,226. Następnie tu 1 bez efektu. Tutaj 5, 1,22 posiada. Gdzie ty jesteś? Tutaj 4. Mam 5 minus 1, bo tu jest wzgórze, czyli 4. 4 to oznacza, że zdałem mu 1/4 strat, czyli traci jeden punkt tylko. Następnie tu 2 minus 1, czyli pudło, i teraz tu 1 pudło. No tu nam się ataki nie udały. I to byłyby ataki bombowe przed rozpoczęciem gry, więc rozpoczynamy grę. Gra, zaznaczmy, zaczyna się w drugim etapie pierwszego dnia walk, to jest dosyć ważne, żeby potem o tym pamiętać. I zaczynamy od fazy lotniczej. Więc ja dlatego nie zdejmowałem tych żetonów lotnictwa, ponieważ jeszcze raz po prostu nimi w tym momencie wykonam ataki bombowe już normalnie w trakcie mojej rozgrywki. Więc zaczniemy tutaj. Najpierw na to pole 5, więc tą artylerię trafiłem po raz drugi. I to ją niszczy. Następnie tu 3, 2, czyli trafiłem raz jeden punkt. Artyleria otrzymała jedno trafienie, ale jeszcze istnieje. Następnie tutaj 6 i tu mam, czyli mam 5.
3,22, czyli tu mam 6. 6 to będą 2 punkty siły, czyli 2 i 2,22 tracą po jednym. Teraz tu 1,22 traci 1. Teraz tu w te czołgi 1155 traci 1. Gdzie on jest? Tu. I teraz tutaj w tą artylerię bym chciał trafić. Udało mi się, 1001 art też traci 1. Dobrze, więc to by były moje ataki bombowe. Szturmowce zachowam sobie, ponieważ chciałbym je wykorzystać do wsparcia desantu tutaj. Następna rzecz to faza nawały artyleryjskiej. Więc mogę teraz wykonać nawałę artyleryjską moimi okrętami, biorąc na cel oczywiście te pola, bo jak powiedziałem, tych jednostek tutaj jeszcze fizycznie nie ma, one tutaj przypłyną dopiero w fazie desantu. Więc wykonam tak. Jednym moim okrętem nawałę na to pole, a dwoma na to pole, jako że tutaj wróg jest silniejszy. Więc tak, szóstka będzie strzelać tutaj. Tutaj nie mamy żadnego terenu negatywnego, więc mamy większe szanse, że trafię. No, zobaczymy. 6. 6 przy ostrzale to są 2 punkty. Czyli pierwsza kompania ponosi 2 punkty strat. Doskonale. I teraz tutaj. O, zapomniałem o jednej rzeczy. Powinienem był najpierw wykonać rzut, czy mi ostrzału nie zniosło. Nie zniosło. Dobrze. Teraz tutaj wykonuję tymi dwoma jednostkami ostrzał tego pola. Więc rzućmy najpierw, czy mi ostrzału nie zniosło. 5. Nie zniosło. Dobrze. To teraz mogę wykonać rzut na ostrzał tego heksu. Tutaj strzelam tak, 12, a cel ma nieco więcej punktów siły chyba. 4 i 5. Czyli będę korzystał z tabelki siła ostrzeliwanej jednostki 5-9, siła strzelających 11-15, więc mam trochę większe szanse na zadanie strat. 3 minus 1, bo tam jest miejscowość, to jest 2. Czyli tym jednostkom zadałem 2 straty łącznie. Czyli tak, 1-918 i 3-22. Wspaniale, czy udało się zniszczyć tę artylerię? Co jest dobrą wiadomością, bo dzięki czemu nie będzie ona w stanie atakować moich jednostek desantujących się. I teraz możemy po nawale artyleryjskiej wykonać desant. A więc tak, desantować się możemy na plażach albo na heksach oznaczonych czarną kropką. To jest też oznaczenie, że wszystkie te heksy oznaczone czarną kropką są heksami, na których można wykonywać desanty. Więc na tym polu jako takim nie możemy, ale na tym jak najbardziej. A więc tak. Ta grupa cała desantuje się tutaj. Natomiast ta grupa desantuje się tu. I muszę teraz rozegrać walkę o ten heks. Pamiętając, że siła desantujących się jednostek jest dzielona na 1/4, jeżeli lądują na polu zajętym przez wrogą jednostkę. Więc tu mam łącznie po jednym punkcie siły, one mają 5, czyli 1/4 to będzie 1, czyli mam 3. Wyślę im wsparcie w postaci jednej jednostki lotnictwa szturmowego, czyli będę miał 8:1, co jest niezłą liczbą. Mam nadzieję, że wystarczającą, żeby posłać Koreańczyków w Diabli. Zobaczmy. 5. 5 przy 8:1 to jest B3, czyli muszą się wycofać o 3 pola. 1. I tutaj muszą ponieść jedną stratę, bo wycofują się przez pole zajmowane przez swoją jednostkę, ale w sąsiedztwie jednostki przeciwnika. I to tak naprawdę już w tym momencie, na tym etapie eliminuje tę kompanię, bo ona miała już tylko jeden punkt. Więc te szturmowce wracają na lotniskowiec. A ja całym tym pułkiem zajmuję ten heks. Rzucę jeszcze na straty Amerykanów, bo mogła im ta kompania coś zabić? No, mogła w sumie. 3. A ten czysty, czyli bez modyfikatorów, miała 1. No, było blisko, ale nic nie zrobiła. Dobrze. Więc to by była cała faza desantu za nami. I teraz przechodzimy do
fazy walki. Przepraszam, fazy ruchu. Pamiętajmy, że Amerykanie mają ruch zmniejszony o połowę, ponieważ się desantowali. I teraz tak, pytanie brzmi. Czy chcę tutaj ten batalion otoczyć i zniszczyć, wykorzystując całość moich sił, czy też może wypchnąć go stąd, tak żeby po prostu opanować szybko port? Bo prawdę mówiąc, nie wiem, czy będę w stanie ten batalion zniszczyć w ciągu jednego... On ma łącznie jeszcze 5 punktów wytrzymałości, więc istnieje spora szansa, że on po prostu jeszcze mi tutaj będzie siedział, że nie zniszczę go w tym etapie, a chciałbym w tym etapie już go stąd wyrzucić, żeby móc tutaj wydesantować, znaczy wyładować kolejne jednostki już w kolejnych etapach. Więc jednak ja stąd pójdę, niech on sobie tutaj się ucieka. 1, 2, 2,5. Ten pułk uderzy bezpośrednio na to miasteczko, a tu spróbujemy wyrzucić tych Koreańczyków, wykorzystując wsparcie szturmowców. Więc to byłby cały ruch Amerykanów. Koreańskiego kontrataku z oczywistych powodów raczej tutaj nie będzie żadnego, więc rozstrzygamy walki. Zatem tak, 5. pułk Marines posiada 15, lotnictwo 20. 20 na 3 to jest 7 do 1 i 6 do 1 za miejscowość. 7 przy 6 do 1 to jest B2, czyli 1, 2 i wchodzimy tutaj. I teraz straty mieliśmy 20, 16, 20 i minus 1, czyli wiesz, 11, 15 straty koreańskie. 11, 15, o, 2 punkty siły, 3, 226. I straty amerykańskie 8 przy 4, 5 nic. Dobrze, tu poszło ładnie. Zobaczymy, czy tutaj nam się uda. Tu też mamy 15, tu mamy 20 przeciwko 2 i 4, czyli 6, czyli mamy 3 do 1. 3 do 1, 4 do 1 za gwiazdkę, 3 do 1 za miejscowość, czyli 3 do 1 i 11, A1. Amerykanie zostali odrzuceni na dzień dobry, więc zobaczmy, czy zadali jakieś straty. 16, 20 bez zmian, 7, jedna strata u Koreańczyków, czyli bez szału. Straty amerykańskie 4, 5, 9, 1 strata. Czyli amfibie jako ta jednostka przydająca gwiazdkę ponoszą pierwszą stratę. Ok, i to by były wszystkie ataki wojsk amerykańskich. Teraz tak, Koreańczycy w pierwszym etapie, znaczy w drugim etapie tego dnia, bo to jest drugi etap pierwszego dnia, mogą poruszyć się tylko o jeden punkt ruchu, czyli nie poszaleją, delikatnie mówiąc. Zatem co zrobię? Tu się przesunę. Tu nigdzie. Tutaj nie mogę nawet za bardzo gdzie się przesunąć. Mam wszędzie strefy kontroli. Tu mam las, więc musiałbym dwa punkty ruchu wydać, więc nie mogę. Ty ich przesunę tutaj. Ten oddział przesunę tu. Ten pułk przesunę tutaj. Czołgi w terenie, w tej na drodze głównej, sprawdzę w tabelce. Ta gra posiada swoją własną tabelkę i trzeba też o tym pamiętać. To może się nieco różnić. Pancerne, droga główna, połowa. Czyli ten czołg mogę tu przesunąć. Nie wiem, czy go widać. Chyba trochę, chyba jeszcze nie, ale tam jest jedna jednostka czołgów, musicie mi tutaj uwierzyć. Większość gry dosyć szybko się, myślę, skupi na północy, znaczy w centrum mapy, wtedy wszystko będzie, myślę, dobrze widoczne. Więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o ruch Koreańczyków i przechodzimy do trzeciego etapu pierwszego dnia, czyli do etapu nocnego.
Zaczynam od fazy lotniczej. To jest coś, o czym ja łatwo zapominam, zauważyłem w moich rozgrywkach, że o ile generalnie szturmowce, myśliwce i tak dalej, cała reszta tej zabawek lotniczych nie działa w fazie lotniczej, w fazie nocnej, tak bombowce mogą operować w fazie nocnej, więc wykorzystajmy to. Z tym, że one, każdy bombowiec przed wykonaniem ataku wykonuje rzut kością, żeby zobaczyć, czy w ogóle trafił w cel. Więc najpierw tutaj dwa. Potrzebowałem, żeby trafić w cel 1-4, czyli dobrze. I przy nocnym bombardowaniu odejmujemy dodatkowo minus 1, dostaje modyfikator minus 1. Więc tutaj atakuje z modyfikatorem minus 2. 3, minus 2, 1, nie trafiony. A jeszcze jeden bombowiec miałem w ogóle. Tutaj. Następnie tutaj trafiłem. Nie trafiłem. Zbombardowałem któryś z sąsiednich heksów. Na nich nie ma żadnych jednostek, więc to nie ma znaczenia. A przepraszam, nawet w zasięgu dwóch. Szóstka to jest, że zniosło aż o dwa heksy. Ale nawet pomimo dwóch heksów nie ma żadnej wrogiej jednostki ani sojuszniczej, więc bombardowanie traktujemy po prostu jakby nic nie przyniosło. Następnie tutaj. Cztery. Trafiłem w heks, atakuję, minus 1, 0, nic nie uzyskałem. Następnie tu, bombarduję, trafiłem, minus 1, pudło. I tyle z tego bombardowania będzie. Tutaj trafiłem, nic nie uzyskałem. Typowe nocne bombardowanie. Teraz tu, trafiłem. 4, minus 1, 3, no wreszcie coś trafiłem i celowałem w tą artylerię, więc zadałem jej jedną stratę, artyleria 1001 została zniszczona. Dobra. No bombowce nie poszalały, delikatnie mówiąc. Faza desantu morskiego, więc w fazie desantu wyładowuję w porcie pierwszy pułk południowo-koreańskiej piechoty morskiej i jego artylerię, więc on dołączy nam tutaj do walki i możemy dalej wyzwalać Koreę Południową, niosąc jej Coca-Colę, Lucky Strike i demokrację. No, może nie do końca demokrację, bo demokracja to tam się dopiero zaczęła tak naprawdę w latach 90. Wcześniej to tutaj mieliśmy ustrój wcale nie różniący się za bardzo, jeżeli chodzi o stopień brutalności od tego, który mieliśmy u nas na przykład w tamtych czasach. A to, że wielu kojarzyło Południową Koreę jako tę Koreę lepszą, wynikało po prostu z tego, że tam na północy było dużo, dużo gorzej. Więc tak. Ten artylerię tutaj zostawię, natomiast ten pułk, on się może położyć o dwa pola. 1, 2, wejdzie tu. I tak, te amfibie dołączą do tego ataku. Tego pola raczej nie chcę atakować w tym momencie, bo to jest atak nocny z tymi, z jego wszystkimi konsekwencjami, więc spróbuję inaczej. 1, 2. Po prostu wyjść trochę bardziej tutaj i ewentualnie można później otoczyć Koreańczyków. Zobaczymy, czy mi się to uda. Więc to byłby cały ruch Amerykanów i Koreańczyków. Także w tym momencie przechodzimy do kontrataków północno-koreańskich. Nie, nikt nie kontratakuje, więc faza walki. Pamiętajmy, że teraz siłę jednostek atakujących dzielimy na pół. Więc tu mam... to jest piąty pułk Marines. Czy on poniósł jakieś straty? Jeszcze nie. Więc tu mam 9. Tu mam 6, czyli 9 plus 6 to jest 15. 15 plus 2 to jest 17. 17 przeciwko 2. 17 na 2 to jest 8 do 1. 9 do 1 za atak z dwóch przeciwległych kierunków. 10 do 1 za gwiazdkę. I teraz rzut za atak w nocy. 4. 4 przy ataku w nocy, czy to było bez efektu? Dobrze pamiętam. Atak w nocy 4. Atakujący i obrońca ponoszą 1 punkt siły strat. Czyli
Koreańczycy będą mieli jeden już tylko, no to będę miał 10 do 1. Czyli mamy czyste 10 do 1 w tym momencie, bo tutaj teren już żadnego nie ma, który by coś zmieniał. 9 przy 10 do 1 to jest B2, czyli po nich. Nie mają się gdzie wycofać, a strata dwóch punktów ich tak naprawdę zniszczyłaby. I straty Amerykanów. 7 przy silej obrońcy 2 bez strat. I mogę tym samym zająć ten heks. Więc to by była faza walki. I teraz faza zaopatrzenia. To widać, że nie ma problemu. I teraz faza ruchu wojsk północno-koreańskich. Bo lotnictwa nie mają, więc tak. Ten przesuwa się tutaj. Ten przesuwa się tu. Jeden, dwa. Jeden, dwa. No teraz już widać te jednostki, które tutaj przybywają. Jeden. Jeden. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Przesunę chociaż trochę, żeby tutaj zabezpieczyć te mosty. Dwa. Czy oni mają sens bronić tego miasta? Myślę, że tak, mają sens, więc tutaj umocnię się na pozycji. To wzgórze też wydaje się warte obrony, więc na razie je umocnimy. Tutaj ta pozycja też wydaje się korzystna do obrony, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch wojsk północno-koreańskich. Amerykanie nie kontratakują. Co prawda zastanawiałem się przez chwilę, czy tutaj nie zrobić ataku, ale miałbym tutaj dziewiątkę, tutaj czwórkę, więc miałbym 1 do 1 i 1 do 2 na starcie, nie licząc ewentualnie jeszcze bardzo prawdopodobnego negatywnego modyfikatora za atak nocny, więc nie daruję sobie tę przyjemność. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o pierwszy dzień walk. Jeżeli chodzi o Amerykanów, przepraszam, jeżeli chodzi o Koreańczyków, bo Koreańczycy nigdzie nie atakują. Więc to zamyka nam pierwszy dzień walk. I no, Amerykanom poszło nieźle. Przede wszystkim odblokowali sobie cały Incheon, weszli trochę w głąb, zadali Koreańczykom no, pewne straty, dość bolesne, zwłaszcza jeżeli chodzi o artylerię, więc mają start niezły, ale droga do Seulu jest jeszcze daleka i najeżona trudnościami. Tak więc, czy nam się uda opanować Seul dosyć szybko? No, przekonamy się o tym w kolejnych materiałach. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję.